Dobra, teraz wchodzimy. Jedziemy naprawić ten. To, co trzeba naprawić. Czyli naprawić trzeba tutaj. I. Znowu jest coś zbugowane. To musimy zapisać. I jedziemy naprawić i wbijamy punkty, będą pieniądze i będzie sztos. Co jest grane? Co jest nie tak z tym samochodem? Czekajcie, no on. Raz jest. Raz działa, raz nie działa. To jest zbugowane coś. Nie no. Zapisz, jeszcze raz zapiszmy. On nie potrafi jechać normalnie, patrzcie. 12 na godzinę, 15. Nie wiem, wczytać go trzeba? Czasami to wczytywanie pomaga. Podjeżdżasz pod te słupki w sklepie z maszynami i powinna być opcja sprzedaj maszynę. Serio? Pokaż to. Dobra, mamy to. I sklep z maszynami najbliższy. Tu. Dobra. To jedziemy tam. W takim razie, jak tak mówisz, to jedziemy. Jeżeli ja mogę sprzedać ją i zarobić, why not? To ja mam pełny bak paliwa, trochę szkoda, nie? Harvest Master. Bo ja tych maszyn nie potrzebuję. Ja mogę wypożyczać maszyny. No ale wiecie, no. Też mi się nimi nie chce jeździć ciągle. Przejedziemy przez wysepkę. Zobaczymy, ile jest warta w ogóle. Ciekawe, ile będziesz chciał za tego traktorka też. To jest bardzo ciekawa sprawa. Very interesting move. No, w dół zjeżdżamy, let's go. Górki na pazurki. Dobra. I teraz podjeżdżamy pod te słupki, mówisz? Ale pod które słupki? O szkurde, chyba się zablokowałem. Nie, czekaj. Bo tu są słupki różne, ale trzeba. A może to nie w tym sklepie? Wjadę im. Przesuń tempomat. Enter. Nie. Jest! Sprzedaj żniwiarka. Czekajcie, zapiszę sobie. I za ile ją sprzedam? Co? Za 5000? Się nie opłaca. Ja myślałem tak z 15 dostanę.
Nie no, header do sprzedania, no bez sensu. No nie, no ja się zastanawiam, na razie nie muszę tego sprzedawać. Dlaczego header, sprzedaż headera jest bez sensu? Dlatego, że w momencie, kiedy ja wydam całe pieniądze tylko na jakąś maszynę, to nie będzie mnie stać później nawet na dodatki do niej. I gdybym kupił sobie kombajn, tam żniwiarkę, to nie będę miał na headery. A tym headerem przynajmniej coś już mogę porobić. Dobra. Okej. Ciekawe ile chcą za ten pojazd. Dobra, jedziemy tym samochodem. Gdzie my tym samochodem byliśmy? Tu. Bugowanym. No nie wiem jak ja to mam zrobić. No to jest bez sens. Jadę chyba na przystanek jakiś autobusowy, bo... Nie, no to jest... Kurde, tragedia. Dobra, wiecie co zrobimy? Mi się nie opłaca pojazdem jechać. Ja zrobię tak. Mamy tu jakiś pojazd? A, my już tu pojazdów nie mamy. Bo nie działają, po prostu nie widzicie? Działa to... Nie działa, no po prostu nie działa samochód tak jak powinien. Jest zbugowany. Jedzie 10 km na godzinę. Czasami to działało poprzez zapisanie gry. Zrestartowanie pojazdu, nie wiem, wezwij pomoc drogową. Też nie działa. Wczytaj. Ile mam pieniędzy na traktor? Pieniędzy to nie problem, ja muszę mieć punkty społeczne. Brakuje mi jeszcze 7 tysięcy, 5 tysięcy. Pa, bociana ktoś przejedzie. Dwadzieścia 7 na godzinę jedzie. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Po prostu ta gra ma to zepsute, że czasami niewyjaśnionych przyczyn samochód się tak zachowuje, że jedzie bardzo wolno. I nie dlatego, że są brudne koła, że jest obłocony. Nie, już nie wymyślajcie. Po prostu tak jest, jest zepsuta ta gra i ona czasami odpierdziela manianę. No ucieka mi powietrze przez tłumik, ewidentnie. Jeszcze za mną frajer jedzie. No jest. Ty, a z ciekawości czystej. Idziemy umyć samochód. Wjeżdżamy tutaj. Wjedziemy do garażu. Magicznym sposobem zrestartowaliśmy niedziałający pojazd, który nagle zaczął działać.
No, w końcu działa. Ten typ tak ma. Dobra, idziemy teraz tam. Zobaczymy, co jest do wyremontowania za budynek. Ile dostaniemy za to punkcików. Dobra. Teraz z kim zagadać trzeba? Nim? Hello. Hello. I am looking. A building on my farm needs some care. Dobra, zajmę Sounds się good. Tym. Dobra, który to jest budynek? Tamten. O, to ewidentnie tego trzeba odnowić, bo tragicznie wygląda. No to jedziemy z tematem. Kurde, szkoda, że akurat trafiło mi na taki budynek, bo tutaj jest dużo roboty w nim. Dużo drewnianych takich ma, różnych bajerów, no, takich rzeczy. Dobra. Zrobimy tak. Cyk. Tutaj jest wszystko git. Jeszcze u góry trzeba poodnawiać. Powróciłem z ostatnich zakupów w tym roku, a moje ostatnie będą jutro, bo nie kupowałem pieczywa dzisiaj, bo chcę jutro mieć świeże. Dlatego, że jutro jak, pieczywo jak się kupi, to jutro będzie musiało tak. Jutro będzie jedzone przez cały dzień i przez całą noc, plus przez cały następny plus przez cały następny dzień, bo jest święto, pierwszy dzień nowego roku, więc musi być to świeżutkie na dwa dni przynajmniej. O! Dlatego kupiłeś razowe. No, razowe trochę dłużej utrzymuje świeżość. No, no, no. Nie wiem, jak ktoś mówi, jak mówię pieczywo. Znaczy, cię skręca, bo u ciebie się nie mówiło pieczywo. U mnie też się w domu nie mówiło pieczywo. Tylko mówiąc pieczywo, masz od razu... Wszystko w jednym słowie zawarte. Nie mówisz, że kupię bułki, pół chleba, rogalik. To pieczywo, no. Czy mam szampan na Nowy Rok? Mam tradycyjny ruski. No, oczywiście, że tak. Thank you. Here's something that for you. Sucks. Do kitu? Co ty gadasz, że do kitu? O, dostałem 2000 punktów, prawie 1600. No, chcę kultywację. To jakieś zadanie z transportem jest. Chyba zrobimy jeszcze to zadanie z transportem jeszcze. Ja piccolo na ostro. Ale ma jeszcze z nami, bo koleżanka będzie i przyniesie szampan, ale to nie będzie... O nie, straciłem punkty. Przyjdzie koleżanka i ona przyniesie też taki dobry szampan, taki w sensie wino musujące. No, to tak sobie po lampce wypijemy. No, w sumie masz rację. To nie ma znaczenia, czy kupisz dzisiaj, czy jutro, i tak po nowym roku będzie zeszłoroczne. O, Marcin! Marcinie, dziękuję ci za 100 gwiazdek. Ostatnie gwiazdki w tym roku chyba.
No bo już jutro to będzie tylko chwilka, live'ik taki króciutki, to nie będzie okazji. Dziękuję ci bardzo. Czy będzie dzisiaj Rust? Nope. Nie, na razie to zostawiłem Rust. Po prostu tak. Wracając do Rasta, myślałem, że mi się bardziej będzie chciało, że będzie mnie tak ciągnęło za każdym razem, to codziennie będę chciał w niego grać, ale tak nie jest i to jest po prostu oznaka, że mam w niego nie grać, że jeszcze za mało czasu minęło i trzeba poczekać, aż mi się znowu zachce. To jak się nie chce grać w jakąś grę, wiesz, to po co się męczyć, na chama udawać. No i nie mam pojęcia, kto chce ode mnie coś. Antoni? Ty? Hello. Hello. I am looking. There is something I need. Sounds good. Dobra. Idziemy. Czy goticzek? Nie, dzisiaj nie. Jutro może ostatni gotik wejdzie w roku, bo ja dzisiaj po prostu... Znaczy, mógłbym grać dzisiaj i grać, ale z racji tego, że dzisiaj jest ostatni dzień, taki pełny dzień w tym roku, w którym jestem w ogóle w stanie cokolwiek zrobić takiego kreatywnego, czyli rano zrobiłem jeszcze zakupy, lekki porządek, zrobiłem teraz live'a, po live'ie jeszcze chcę kilka maili powysyłać, nagrać odcinek, ostatni odcinek, który będzie ostatnim odcinkiem na YouTube'a w tym roku i posprzątać w pokoju. Chcę dzisiaj te rzeczy porobić, bo jutro nie będę mógł tych rzeczy zrobić. A live'a będę mógł zrobić. Jutro nie będzie czasu na te wszystkie rzeczy, które wymieniłem. Więc jutro będzie live i za chwilę dosłownie, jak tam dojedziemy do tego miejsca, skończymy live'a i ja idę zrobić sobie fajne zdjęcie i to zdjęcie wstawiam na Facebooka od razu na mojego fanpage'a i będzie to ogłoszenie tego konkursu ze słuchawkami, którego rozwiązanie będzie prawdopodobnie jutro bądź pojutrze, ale jutro już będzie też na live'ie, będzie można wygrać. Czyli Gothic będzie w przyszłym roku. Tak, Gothic w przyszłym roku. Nie no, w Gothicu to my tak jesteśmy, wiesz, my już tak w połowie gry chyba, no tak jak kojarzę. O której jutro live'ik? Niestety nie wiem, bo zarówno chciałbym tego live'a odpalić o 10 rano, ale wiem, że nie dam rady, bo rano muszę skoczyć jeszcze w jedno miejsce. Myślę, że realną godziną na odpalenie krótkiego, ostatniego live'a w tym roku jest między 12 a 13. W tych godzinach by mógł się pojawić taki godzinny, maksymalnie dwugodzinny live, na którym zrobimy konkurs, na którym podsumujemy sobie rok i tam pogadamy, złożymy sobie życzenia i tyle. Grasz w goticzka na YouTubie. Dobra. I'm here for the package. I'm here for the package. Sure, here it is. No trzymaj się, Patryk, z tobie wzajemnie, no. Szczęśliwego nowego roku. Czy powiem ci tak? Co by każdy następny rok był tylko lepszy, a nie gorszy, nie? Jak już będzie lepiej, to już będzie lepiej. To już będzie dobrze. Będzie dobrze. Co to za gra? Farmers Dynasty. Tak ona się nazywa.
Zdrowie, żeby dopisało to też. Siema, siema, Damian. Jazda. 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 Kurde, jak to długo trwa. Ja tu chyba teleportację muszę wymyślić samochodową, żeby samochód przeteleportowało razem ze mną. A, i w ogóle filmik na YouTubie jest, polecam wam zapoznać się, bo wrzuciłem filmik z przekąskami, które możecie sobie samemu zrobić, nawet bez żadnych umiejętności kulinarnych. Nie trzeba żadnych umiejętności, a można bardzo fajne przekąski zrobić. Polecam, polecam. Z ciasta francuskiego. Jak macie piekarnik i ciasto francuskie, to sztos. Pyszne, oglądałem. Ale to nie chodzi o to, że pyszne, że oglądałem. Wy sobie idźcie do sklepu, kupcie sobie te ciasto francuskie. Kosztuje 3 zł taka rolka. Kupcie sobie te rzeczy, co tam wam pokazałem. I zróbcie sobie, to trwa 10... Ogólnie z całym pieczeniem i z robocizną, z robotą, to trwa 15 minut, max. Bo 10 minut się robi w piekarniku, a tak 5 minut to żeby to przygotować, nie? No i wszystko elegancko. Dobra, zrobiliśmy zadanie, mamy 85 tysięcy. Widzę, że mam wyczucie i trafiłem na moją ulubioną grę z twoim graniem. Janek, muszę cię niestety zmartwić, że właśnie trafiłeś na koniec streama, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowo taki krótszy stream. Także sero, ja przymierzam się do rollo paruszkowego. A, rollo paruszkowe to już jest... Rollo paruszkowe to już jest mem. To już jest mem. Taką głupotę. Znaczy taki głupkowaty filmik nagrałem, ale kurde, milion osób to zobaczyło. O to chodzi, tak, o przekąski. Ty, nie mogę wyjechać do tyłu. Nie ma niestety. Ta gra nie posiada multiplayera i nic na ten temat nie wiadomo, w sensie nic nie mówili, że będzie, raczej nie będzie, to jest gra typowo jednoosobowa do grania single player. No dobra, no to tyle, jedziemy do domku, jedziemy tutaj, to jest skrócik. Kochani moi, na zakończenie brakuje 13 lajków, żeby było 100 polubień, 100 reakcji pod tym streamem. Jeżeli oglądacie teraz jeszcze, dajcie na koniec roku łapkę w górę pod tym streamem, albo uśmiech, albo jakieś tam inne reakcje są, nie? Tam jest kilka różnych, można serce wbić. Dziękuję wszystkim, jeżeli to ten i byle... Byle było lepiej, nie? Byle było. O, Stanisław. No i Stasiu, no i dzięki wielkie Stanisław za zalajkowanie streama. Patrzcie, następny idzie. Kto to teraz tam zalajkował? Zaraz zobaczę, bo nie widziałem przed chwilą. Pepega Gaming. No to Pepega Gaming to też niezły wariat. Kto tam jeszcze? 8 brakuje, 8. Adam. Adam Eś, jak przestępca BD RODO. Dzięki, Adam. Adaś! Adamś! Bartek! Bartek też dał. No i Bartek, no i pan Bartek. Nie ma, dzięki. Byle nie było gorzej. Dokładnie.
Żeby było lepiej. Maciej dał. Maciej. Maciej. Michał. Dzięki wielkie, Michale. Pozdrawiam gorąco. Jeszcze 3 lajki zostały. 3 lajki, bo jest 97. Wojtek. Wojtek, dzięki wielkie. Ile zostało? Jeszcze 2 lajki. Didi po... O, to mamy tutaj, bo ona ma swoją stronę. Didi Pączek, no Holender. Zrobiła sobie. Paweł, dzięki. I ostatni lajk. Kto da setnego lajka? Zaraz zobaczymy. Piotrek. I wbiliśmy, jest. No i 100 lajków. No i elegancko, jest wbite. Jeszcze Piotr dał na koniec. Jest, kurczę, świetnie. I jest świetnie, moi drodzy.